Leżące na Florydzie miasto St. Augustine jest najstarszą europejską osadą w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Dawny hotel Ponce de Leon z końca XIX wieku, obecnie część kampusu koledżu. Hotel Casa Monica, otwarty w 1888 roku, jeden z najstarszych w Stanach Zjednoczonych. W 1964 roku w holu pustego wówczas hotelu trzymano psy policyjne używane przeciwko demonstrantom walczącym pod przewodnictwem doktora Martina Luthera Kinga o prawa obywatelskie. Dawny hotel Alcazar, wybudowany pod koniec XIX wieku, w którym obecnie mieści się Muzeum Leitnera. Na wejściu do muzeum jest kamienny łukowy most nad stawem z rybami. Miasto zostało założone w 1565 roku przez Hiszpanów. Liczy obecnie 15,5 tysiąca mieszkańców. Katedra pod wezwaniem świętego Augustyna wybudowana pod koniec XVIII wieku. Była dwukrotnie spalona przez piratów, a to jest trzeci kościół na tym miejscu. Most Lwów o długości 471 metrów nad zatoką Matanzas, wybudowany w 1927 roku, łączy centrum St. Augustine z wyspą Anastazja. Mostu strzegą dwa marmurowe lwy, które są kopią lwów z Villa Medici we Florencji. Most jest zwodzony. Dwa jego skrzydła są podnoszone w razie konieczności przepuszczenia statku. Fort San Marco, wybudowany w 1695 roku przez Hiszpanów, chronił St. Augustine przed najazdami piratów i przed atakami Brytyjczyków. Była to pierwsza murowana forteca w Ameryce. Do budowy użyto skamieniałych muszli małż. Jedyne wejście do fortu prowadzi przez most zwodzony. Pozostałości bramy prowadzącej do najstarszej części miasta. Najstarszy drewniany budynek szkolny w Ameryce. W 1788 roku uruchomiono tu pierwszą w Stanach klasę koedukacyjną.